Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale Planeta Muzyki i Zabawy. Dzisiaj będziemy zajmowali się fingerstylem, czyli dowiesz się, jak prawidłowo ustawić prawą rękę i lewą rękę, tak żeby grać poprawnie technicznie. Także nie przedłużając, zaczynamy! Teraz robimy kilka ćwiczeń na prawą rękę, tak żebyśmy sobie utrwalili, jak grać poszczególne struny techniczne prawidłowo. Wprowadzimy sobie w życie teraz tam naszą zasadę kciuka i trzech palcy wskazującego, środkowego i serdecznego, którymi będziemy grali poszczególne struny. Przypomnijmy sobie jeszcze raz kolory. Czyli tutaj ten palec będziemy zaczęli kolorem białym, ten pomarańczowym, środkowy fioletowym i serdeczny będziemy zaznaczali palcem i kolorem, przepraszam, brązowym. Dobra, to jest jedna rzecz. Druga będzie taka, że te trzy najgrubsze struny, czyli E, A, D, będziemy starali się tylko grać i wyłącznie kciukiem. Natomiast poszczególne, czyli G, później następnie H i E, będziemy starali się grać albo na przemian palcami, albo każdy z palców będzie miał przyporządkowaną strunę. Na razie ćwiczeniowo zrobimy sobie tak, że zagramy sobie po 4 razy najgrubsze struny, czyli E, A, D, natomiast wiolinowe, czyli G, H i E, będziemy grali na przemian, czyli będziemy wskazujący, środkowy, ok? No to takie proste ćwiczenie na początek. Uwaga, na pustych strunach, myślę, że pan sobie poradzi, uwaga, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Następnie raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. I powtarzamy, wracamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy, cztery. W tym ćwiczeniu, moi drodzy, zachowamy sobie też tą zasadę, że trzy najgrubsze struny gramy kciukiem, natomiast każda ze strun wiolinowych będzie miała swój palec. I teraz tak, strunę G będziemy grali palcem wskazujący. Strunę H zagramy sobie palcem środkowym i strunę E zagramy sobie palcem serdecznym. I zagramy sobie takie ćwiczenie. Będziemy, pewnie on się wyświetli w tabulaturze tutaj i spróbujemy sobie zagrać tak bardzo wolniutko, bez metronomu, żeby każdy mógł z Was załapać. Schemat będzie bardzo prosty. No i teraz spróbujmy sobie zagrać. Czyli uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Powtórzymy sobie. I teraz basowo zagramy strunę A. I tak samo. Powtórzymy sobie. Starajcie się grać odpowiednimi palcami i tę strunę. Mam nadzieję, że było to dosyć proste. Pokażę Wam za chwileczkę takie proste ćwiczenie, które jest wstępem do piosenki Metalliki. I pewnie każdy, kto kiedykolwiek zagrał się za gitarę, próbował to zagrać. Dobra. To tak, żebyście wyćwiczyli sobie ten patent, który graliśmy przed chwileczką. Uwaga! Będziemy grali tak, jak macie tutaj w tabulaturze. O! Liczymy sobie do trzech. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. OK? No to startujemy. Raz, dwa, trzy. Thank you.
zrobić na A. Taka trochę modyfikacja. D. I jeszcze raz D. Ćwiczcie sobie w domu, tak żeby wyćwiczyć sobie kciuk i te pozostałe trzy palce. Dobra. I kolejne ćwiczenie, które mam dla Was, to będzie ćwiczenie, gdzie będziemy jednocześnie grali kciukiem i tymi trzema palcami. Na początku próbujemy sobie zagrać jednocześnie, wszystkie na raz. Czyli będziemy grali od najgrubszej strony, od E i te naszej wyjątkowej. Czyli będziemy grali raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, czyli takie półnutki. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Zmienimy sobie teraz w basie A zagramy. Czyli nie. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz D. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Proste, mam nadzieję. A teraz sobie zmodyfikujemy. Będziemy grali na przemian kciuk i palcem. Czyli będzie to grane w ten sposób. Zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Zmieniamy na basową A. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz D w basie. Dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Próbujemy raz jeszcze, dobra? Uwaga, od początku. Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś super trudne dla Was, więc spróbujcie sobie to wyćwiczyć, żeby Wam wychodziło to jak najpłynniej, jak najdokładniej. A zobaczycie, że jak dołożymy sobie do tego akordy, Wam pokażę na przykładowych piosenkach, będzie to brzmiało bardzo efektownie, ale ważne, żeby wyćwiczyć sobie tutaj palce. Ok? Ćwiczcie.